Władyko, jak przygotować się do samego ważnego taństwa w życiu chrześcijanina, do Eucharystii? Jak zrobić, aby to taństwo było dla nas na ozdrowienie, a nie na sąd czy osądzenie, jak my czujemy w cerkwie? Wy dobrze сказали, że jak przygotować się do samego ważnego w życiu chrześcijanina w cerkwi, to prawda, to jest, trzeba o tym pamiętać, nie wszyscy pamiętają. U nas получено сповідь з таїнства Євхаристії, і часто буває так, що люди думають, що сповідь є важніша від Євхаристії, а тут не так. Таїнство Євхаристії так, направду, є найважнішим моментом в житті церкви. Можна сказати, що це є центром житті церковної. I to już można wyczytać z księgi Bycia, gdzie mówi o tym, że Gospodź zdał człowieka i dlatego, żeby on rozmnażał się, żeby napełniał ziemię, żeby obładał wszystkim, co istnieje, co istnieje i żeby upotrzebiał w piszczu семена и то, что дают деревья и рослины. Думаю, это такое указание таинственное, что на таинство Евхаристии, тому хлеб и вино являются такими. И сейчас, чем является Евхаристия? Тут треба, то первое, думаю, что треба знать. Чем является Евхаристия? Евхаристия является таким таинством, в котором человек соединяется с Богом, але не только человек соединяется с Богом, але через человека целый свет соединяется с Богом. И то чувствуют некоторые только люди, которым то дано. Большинство людей только том чуе, учатся тому и часами так теоретично знают, так по-богословски знают теоретично, але не каждому то дано, только святым, чистым людям дано, чтобы они почули, чем есть Евхаристия. И тому до Евхаристии треба приготовляться, по-перше, тем, чтобы знать, что является, чем является таинство Евхаристии. То не все знают, не все понимают, что то таинство, что то есть такой пункт, в котором человек присоединяет самого себя и целый свет с Богом, где становят они одно. И чтобы до того акту приготовиться, то треба на то właściwie my całe życie tak przygotowujemy do tego, żeby tak naprawdę poczuć, czym jest Eucharystia. Niektórym dano już w tym życiu, żeby oni poczuli, czym jest Eucharystia. Niektórym nie to nie dano to, no думаю, wierzę, że to oni zaczynają to понимать, kiedy już przeniosą się w drugi świat. Może trzeba zwrócić też uwagę na to, jak my nazywamy tak Eucharystię, tak na co dzień, to mówimy przyczastie, prawda? Przyczastie, znaczy to przyobszczajemy się, sojedziniajemy się właśnie, to jest taki moment. I jasno, że dla tego, żeby sojedzinić się, potrzebna czystota. To można tak można byłoby wyliczyć, co trzeba zrobić, żeby przystąpić do Eucharystii tak, jak polegaje się. Po pierwsze, znać. To jest zawsze pierwsza taka sprawa. I tomu w tworzeniach oców cerkwi, tak nazywanych oców pustyni, często jest mówione o tym, o trezwienne dzielenie. Trezwienne dzielenie to znaczy taki wysiłek opanować swoje myśli akurat w tym miejscu, gdzie oni powoznikają. Nie to, że już myśli, które pojawiły się już w słowach, czy nawet w myślach u nas głęboko, nie wyskazane jeszcze, ale to miejsce uchwycić, gdzie one wznikają, te myśli, tu jest to. I to jest to trezwienne dzielenie, to jest bardzo ważne. Drugi element
kromě toho, takiego, skażmy, to taka jakby część intelektualna, znanie, chociaż to pierwostaje intelekt. To jest, tak skazać, no, że tutaj w tym, takie w trezwym dzieleniu człowiek jakby przechodzi granicę intelektualnego i tego, co można wyrazić. On już jakby tak niektóre cerkwi mówią, że my tutaj pogrążamy się w taką ciemnotę z toczki zrenia naszej, tak tylko to robimy, że wiemy na ziemi. Druga sprawa to nasze odnoszenie do Boga i nasze odnoszenie do drugich ludzi i nasze odnoszenie do całego świata. To wszystko. Tutaj musi być znowu, że w praktyce провести треба такую мысль власне, что сохраняет чистоту в отношении до Бога, в мыслях, ну и с любовью относиться не только до Бога, а и до человека другого. И то трудная справа. То есть я бы сказал, что это так само трудно, как то, чтобы злапать мысль в моменте, как она повстает в нашем где-то глубоко, в нашем существе, так само и полюбить каждого другого человека, nie gledząc na to, jaki on jest. I to my mamy z tym dużo kłopotów i dużo trudności. I tak samo zrozumieć, że w świecie niczego nie ma, co byłoby niepotrzebne. A my tak robimy taką segregację, że to jest potrzebne, to jest niepotrzebne. I dużo takich suszczestw żywuczych, które chodzą, pełzają, my uważamy, że my mamy prawo niszczyć ich. Потому что то грех первородный внес такую вражду между людьми и такую недоверие в сосунку до Бога. И тому Адам и Ева пробуются сховаться от Бога и не могут признаться, что они съели. Ну и такую возникла такая вражда в отношении до всех существ живых, так сказать. Вот это поконать, так сказать, чтобы полюбить всех. И думаю тогда, człowiek przystupający do Taństwa Eucharystii, on poczuje, ale jeszcze jak raz skażę, że to nie wszystkim dano, to dano tylko niektórym ludziom. I jeszcze raz powtarzam, że to, że daj Boże, żeby mnogie z nas, które teraz nie poczuwają to wielicia, aktu jedynienia Boga z stworzeniem, że my poczujemy po naszej śmierci.